Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Psalm 139, werset 14. Ten psalm pokazuje nam, że należna jest cześć Stwórcy. Stworzenie jest fascynujące. W każdym detalu, w każdym drobiazgu. Jeśli ktoś bardzo dokładnie się przyjrzy, odkryje nie tylko doskonałą konstrukcję, ale też piękno, które czci Stwórcę. Szczególnie człowiek jest kompleksowym stworzeniem, jest ukoronowaniem stworzenia. Bóg postawił go ponad wszelkim innym stworzeniem. Do tego człowiek ma coś, co go z zasady odróżnia od wszelkich innych istot, nieśmiertelną duszę i ducha, który umożliwia mu komunikację z Bogiem. O, gdyby człowiek w perfekcji stworzenia potrafił rozpoznać Stwórcę, czy nie da się tego rozpoznać, że ta kompleksowość funkcji naszego ciała nie może powstać sama z siebie? Nie ma nic porównywalnego na ziemi. Wspomnijmy tylko na cudowną zdolność uzdrawiania ludzkiego ciała. Rany skóry się zabliźniają, a złamane kości się zrastają. Czy to, że tak się dzieje, mogło powstać samo z siebie? Nigdy nie zaobserwowano, by coś widzialnego powstało samo z siebie. Za tym stoi zawsze jakiś pomysł, jakiś plan i jakieś wykonanie. I gdy naukowcy w przeciągu stuleci obserwują prawa natury i potrafią rozpoznać pewne stałe punkty, to wszystko wskazuje na to, że ten porządek i struktura nie mogły się rozwinąć z chaosu. Jeśli dopuścimy do siebie myśl o Stwórcy, to stwierdzimy nieuchronnie, że jesteśmy stworzeniami, a to oznacza, że nad nami jest Bóg, przed którym w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni. I między innymi nasze zadanie jako ludzi polega na tym, byśmy czcili naszego Stwórcę. Na początku Pan Jezus stworzył niebo i ziemię, mówi pierwszy werset Biblii o Bogu. O nim wiemy, że to właśnie Pan Jezus był, bo Kolosan mówi o tym, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, mówi, że Bóg Ojciec, modląc się do Syna, powiedział do Syna: Tyś, Jahwe, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich, oraz Tyś, Boże, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Tak możemy o tym przeczytać w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, w liście do Kolosan i w pierwszym wersecie Biblii, pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie. Na początku Bóg stworzył niebo, niebiosa i ziemię, a wiemy, że to słowo Bóg tutaj oznacza osobę Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest konieczne, abyś nie poszedł do piekła, na które zasłużyłeś, tylko do nieba, na które nie zasłużyłeś. Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi na drzewie krzyża i to wystarczy, żeby to doskonałe dzieło wystarczy, żeby taki grzesznik jak ty mógł dostać się do nieba, na które nie zasłużył, zamiast do piekła, na które zasłużył. Uciekaj przed nadchodzącym Bożym gniewem, ratuj się u Pana Jezusa. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego.